Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam was w dzisiejszym materiale. Tak, to on, Jarrell Miller, kiedyś Black Polska, a później Black Cocktail, a teraz aktor Hollywood, bo aktualnie przebywa w Hollywood. Ale nie, czekajcie, drobna pomyłka, nie przebywa w Hollywood nagrywać filmy, ale przebywa tam w więzieniu. No i tutaj rebus dla nas. Nie wiem, jakie były do końca gaże za ostatnią galę, no ale biorąc pod uwagę lokalizację, jakość gali, no to no pewnie z $1 000 000 zarobił Jarrell Miller za pojedynek z Daniel Dubois. Licząc tam już wszystko, już nie wdrażajmy się w szczegóły, w oficjalne informacje, no ale pewnie z bańkę zarobił. No uwaga, rebus dla was. Co byście zrobili zarabiając $1 000 000 za walkę? W momencie, kiedy kilka razy w przeszłości, że tak powiem, uciekła wam szansa na 4-5 milionów dolarów, bo wpadliście na no, za dużo tam wołowiny, zjedliście jakiegoś soku z gumijagód. No to co byście zrobili po zarobieniu $1 000 000? Odpowiedź A, nie wiem, zabrali rodzinę, B, kupili sobie coś fajnego. Czy odpowiedź C, napadlibyście na sprzedawcę samochodów i zostali złapani, umieszczeni w Hollywood. Tak, właśnie to zrobił Jarrell Miller. Niczym ten chłop już mnie absolutnie nie zaskoczy, aczkolwiek przyznam, że naprawdę tutaj mocno się postarał. Pojawiają się na amerykańskich stronach jakieś informacje odnośnie tego, co się wydarzyło. Na jednej czytałem, że Jarrell współdziałał z jakąś swoją znajomą, która roznegliżowana przyszła do salonu odwracać uwagę, no ale ostatecznie i tak nie udało się podstępem, no to Jarrell Miller musiał użyć, a biorąc pod uwagę, że był już po walce, to jego waga mogła kręcić się koło 200 kg, więc postanowił użyć tych argumentów do zabrania kluczyków z salonu. No i cóż, no odjechał w siną dal autem, no niestety zapomniał o tym, że jesteśmy w 2023 roku, samochody są wyposażone w różnego rodzaju systemy lokalizacji, no i niestety daleko Jarrell nam nie odjechał, został zatrzymany, aresztowany. Nie mam słów, ja nie mam po prostu słów. No i jak to się dalej potoczy? Jeszcze nie wiadomo, na razie został zamknięty, no ale to nie jest tak, jak niestety bywa czasem u nas, że jak jesteś znanym, lubianym aktorem, to na przykład, czy piosenkarką, to sąd cię wypuszcza, bo przecież przyczyniłeś się mocno do rozwoju kultury w Polsce, no więc w sumie możesz jeździć po pijaku. No tam tak nie ma, jest wręcz przeciwnie. Sami zauważyliście, że bardzo często, kiedy wobec aktorów Hollywood pojawiają się jakieś oskarżenia, to nikt tego w ogóle nie weryfikuje, najpierw go wywalają z wszystkich możliwych filmów, później jakaś tam rozprawa, ale z góry raczej już będzie skazany, no a później, kiedy jest uniewiniony, no to też nie ma osób, żeby go przeprosić. Natomiast bardzo często jest tak, nawet Floyd Mayweather musiał odsiedzieć swoje, że no właśnie jak jesteś znaną osobą, no to jest America, USA, tutaj musimy pokazać, że wszyscy są równi wobec majestatu prawa, no i stąd ta kara dla Jarrella, Black Cocktail, Black Polska, Black Mendelejew, no musi tutaj być niestety dotkliwa. Także no smutno patrzeć na to, jak się ta kariera naszego kochanego Grander Texasa rozpłynęła w tych ostatnich latach. Naprawdę pamiętam, kiedy świetnie się tego Jarrella oglądało, bo tu wszystko się zgadza. Świetne pojedynki. Ten ostatni też był przecież niczego sobie, no ale potrafił dawać zawsze świetne widowiskowe pojedynki z dużą ilością uderzeń. Taka waga ciężka, mocna waga ciężka lat 90. to zawsze miał Jarrell, do tego potrafił świetnie się sprzedać na konferencjach prasowych, no więc tutaj absolutnie wszystko się zgadzało. No niestety Jarrell Miller wybrał inną drogę, pewną, zresztą podążał już zawsze chyba, natomiast no to co teraz zrobił, no to już po prostu przerasta ludzkie pojęcie, mając szansę. Przegrał tą ostatnią walkę, no ale mimo wszystko widać było, że jeszcze trochę tych dobrych pojedynków spokojnie jest w stanie dać, na pewno by się oferty pojawiały, no ale postanowił jednak Jarrell, jak zwykle taktycznie rozegrać to inaczej. Oczywiście ja nie musiałem słuchać przesłuchania tego nagrania, pewnie nie ma, ale no jestem pewien, że przesłuchanie Jarrella wyglądałoby dokładnie tak samo, jak jego przesłuchanie w dziennikarzy w trakcie, kiedy wpadał na różnego rodzaju sprawy. Zawsze niewinny, nie wiadomo, ten klucz to wołał, ten gościu się sam przewrócił w tym salonie, gościu się sam przewrócił, wypadły mu kluczyki, wpadły mi w rękę, no ja wychodzę, że mam nadwagę, no to się przewróciłem pod samochodem, akurat drzwi były otwarte, wchodzę, no i ten kluczek sam wleciał do stacyjki, no to mówię, jadę, no jadę, przejadę się, zobaczę,
czasem nie ma jakichś ukrytych wad to auto, to od razu tutaj zgłoszę, żeby naprawili. No i się tylko przejechać chciałem, no ale niestety, no gdzieś tam panowie mnie złapali dalej i tak się ta historia skończyła. Tak zapewne to wyglądało. A teraz przechodzimy już do poważniejszych spraw. Fantastyczny ostatni występ Antonego Joshua i oczywiście pytania, co dalej. No i podobno najgłówniejszym rywalem do tego, aby stoczyć najbliższą walkę z Antonem Joshua, jest ten, który tak dobrze, tak niespodziewanie dobrze zaprezentował się na tle Tysona Fury, czyli Francis Ngannou. No i przyznam, że zobaczyłbym. No zobaczyłbym, jeżeli Joshua ma walczyć z jakimiś przeciwnikami, którzy wejdą tutaj w zasadzie bez wielkiej szansy na zwycięstwo, to wolałbym zobaczyć Francisa Ngannou. I myślę, coś mi się mocno wydaje, że będzie Joshua o tą walkę mocno zabiegał. Dlaczego? Bo można zrobić pojedynek korespondencyjny, biorąc pod uwagę, jak słabo na tle Ngannou wypadł Fury, no to teraz Joshua, jeżeli w cuglach pokona Francisa Ngannou, a myślę, że go pokona zdecydowanie lepszym stylu niż Tyson Fury, o ile tam ten w ogóle to zrobił. No i wydaje mi się, że jest tutaj gra warta świeczki, bo takie zwycięstwo też z Francisem Ngannou później na pewno daje też ewentualnie lepszą pozycję negocjacyjną w starciu z Tysonem Furym, bo też no, ludzie będą naprawdę napierać, żeby taką walkę zobaczyć. Oczywiście jeżeli pokona tutaj Fury usyka, jeżeli w ogóle do tej walki dojdzie, bo ja to ostatnio zaczynam myśleć, że w tą walkę dopiero uwierzę, jak już gdzieś będziemy, nie wiem, może 2-3 dni przed, bo tak coś czuję, że może się zaraz ukazać, że Tyson Fury znowu zacznie zabiegać o zmianę, bo zobaczy, że już forma nie ta, że coś się dzieje, a to zazwyczaj u pięściarzy i u sportowców idzie lawinowo, szczególnie u pięściarzy, kiedy już zawodnik poczuł, że coś jest nie tak, że to już nie jest to, za chwilę też pojawiają się jakieś dodatkowe urazy, jakieś pochopne decyzje, no i niestety, ale wszystko zaczyna się walić. Czy tak będzie w przypadku Tysona Fury? No ma tą swoją niesamowitą szansę Aleksander Usyk, aby to wykorzystać. Na pewno dla świata boksu chyba lepiej, żeby Fury pokonał Usyka. Ja nie ukrywam, będę kibicował jednak Aleksandrowi. To się zmieniło na przestrzeni lat. No też przede wszystkim no zapisałby się naprawdę, bylibyśmy świadkami czegoś historycznego, bo zapisałby się naprawdę złotymi literami w historii boksu Aleksander Usyk. Natomiast patrząc na to, co ewentualnie po takiej walce, no to czy jeżeli Tyson Fury przegrałby z Aleksandrem Usykiem, to czy ta walka by jakoś mocno grzała? Wydaje mi się, że nie. Mówię oczywiście o walce Tysona Fury, później ewentualnej z Joshua. Natomiast czy trzeci raz chcielibyśmy już zobaczyć Joshua z Usykiem? No nie wiem, byłoby to trochę też takie niesprawiedliwe. Myślę, że Usyk takiej walki nie powinien Joshua dawać, bo też jeżeli przegra taką trzecią walkę, nawet minimalnie już lub sędziowie to troszeczkę podciągną, to też później zostanie w kibiców pamięci, że to jednak Joshua był zwycięstwem, a przecież dwa pojedynki wygrał w świetnym stylu Aleksander Usyk. Więc dla świata boksu na pewno lepiej, żeby Fury pokonał Usyka, bo wtedy ta walka Joshua Fury, też biorąc pod uwagę ostatnią formę Joshua, no to napompuje się naprawdę mocno i będzie to najciekawsza walka, jaką można będzie zrobić w wadze ciężkiej, no bo myślę, że już chyba wszyscy się zgodzimy, że po tym ostatnim występie raczej Deontay Wilder nie jest tutaj już rozważany jako przeciwnik tych najlepszych, także zapowiada się dobrze, zapowiada się, że te negocjacje pewnie nie potrwają zbyt długo. Myślę, że Francis Ngannou też po tym ostatnim występie jak najbardziej tutaj będzie napalony, aby szybko doprowadzić do tego pojedynku, no, gdzieś tam na tej gali, jeżeli wyskoczy. Podeślijcie rakietę Jarrellowi, żeby trzymał tam dobrą formę, to też na tej gali może się pojawi. No, trzymajcie się, heja.